Kto pisał nasze twarze? Na pewno ospa, kaligraficznym piórem znacząc swoje O. Lecz po kim mam podwójny podbródek? Po jakim żarłoku, gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko? Wszak to on, nie ja, wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów. Uszy zbyt odstające, dwie muszle ze skóry, zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów przez stepy. Czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało, kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia. Książę myślał za nich, a wiatr niósł po drogach, darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem spadali w próżnię, by powrócić we mnie. A przecież kupowałem w salonach sztuki pudry, mikstury, maście, szminki na szlachetność. Przykładałem do oczu marmur, zieleń, Weroneza, Mozartem nacierałem uszy. Doskonaliłem nozdrza wonią starych książek, przed lustrem twarz odziedziczoną, worek, gdzie fermentują dawne mięsa, żądze i grzechy średniowieczne. Paleolityczny głód i strach, jabłko upada przy jabłoni, w łańcuch gatunków spięte ciało. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. I tak to przegrałem turniej z twarzą. Te cuento la historieta de un espejo que miraba su reflejo enamorado.